Dzień dobry, albo dobry wieczór. Dobry. No, sam. Good morning. I would like to speak all my speech in Polish, but I'm not. Chciałabym wygłosić całe moje przemówienie po polsku, ale nie znam na tyle dobrze polskiego. A więc zęby rosyjskiego niedźwiedzie. Oczywiście my pochodzimy z Gruzji i chcemy pamiętać rok 2008. Na czym skoncentruję się głównie? Na agresji ze strony rosyjskiej i na prezydencie Lechu Kaczyńskim, który jest bohaterem. I główne problemy, jakie mamy w Gruzji, to jest ta agresja. Gruzja była i jest ofiarą agresji rosyjskiej. Chcemy. Ja chcę, nawet jest to większa, na większą skalę agresja, niż mogę sobie to wyobrazić. Kraje europejskie nie mówią prawdy o agresorze, szczególnie agresji w stosunku do takiego mojego kraju jak Gruzja. Fakt tak jest, że my musimy mieć pomoc ze strony krajów. Gruzini pamiętają polski rząd i prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który jest bohaterem w naszym kraju. Ja do tego nawiążę jeszcze. Agresja. Kto może czuć się bezpiecznie? Jeżeli przyjrzymy się, co dzieje się na świecie, zobaczymy, jakie są niebezpieczne sytuacje w różnych regionach, ale musi się przeciwdziałać międzynarodowa społeczność, głównie aktorzy, żeby jeżeli wszyscy kraje się zjednoczą, to wtedy będzie łatwiej zobaczyć, jak można walczyć z agresją rosyjską, i widzimy pewne wyniki. Spowoduje to większe bezdomność, również kryzys, zwiększenie się przestępczości. To się pojawia wtedy, kiedy rząd już nie jest odpowiedzialny za zachowanie bezpieczeństwa w danym kraju i na pozwolenie na agresję z zewnątrz. Każdy kraj, w każdym kraju są problemy z rządem, z politykami, ale my wybieramy ludzi tak naprawdę, którzy nami rządzą, więc mamy wpływ na to, żeby głosować na tych, którzy mogą coś zrobić dla kraju. Ale oczywiście wybory to jest inny jeszcze rozdział. Mamy przykład kilka dni wstecz, mam na myśli Stany Zjednoczone. Ludzie tak naprawdę nie wiemy, mamy moc w swoich rękach, tylko tacy zwykli ludzie nie wiedzą, jak ją wykorzystać. To, co chcę powiedzieć jeszcze, że jakie są problemy gruzińskie, również są błędy po stronie Gruzji, czy też jest też agresja ze strony Rosji. Również jest kryzys dyplomatyczny pomiędzy Gruzją i Rosją w 2008, kiedy Gruzja ogłosiła, że nie będzie już uczestniczyła w tym uzależnieniu, czy też w sankcjach gospodarczych. Następne były publikacje o tym, kto rozpoczął tą wojnę. Pomyślmy obiektywnie, pomyślmy razem, wspólnie, obiektywnie, pomyślmy o tym, Gruzja, taki mały kraj, i Rosja, ogromny niedźwiedź. Jak my możemy tak naprawdę się bronić? Jak my mogliśmy rozpocząć tę wojnę? My, mali. Rosja ma moc, ma siłę. Jak my mogliśmy, my jako malutki gracz, jak my mogliśmy rozpocząć tę wojnę? To jest absurdalne. Nie mieliśmy żadnej takiej możliwości. I teraz ja już wiem, że myśmy oczywiście nie rozpoczęli tej wojny. Jaki interes ma Rosja w Gruzji? To nie tylko ze strony Rosji. Wszyscy nie są sąsiedzi nasi chcieli, chcą mieć wpływ na sąsiadujące kraje. Gruzja jest takim, jak gdyby jest granicą pomiędzy Europą a Azją.
I również historycznie my walczyliśmy zawsze o uzyskanie tej niezależności. Przed 2008 roku to, co Rosja zrobiła, nałożyła embargo na nasze produkty, odcięła dostawy, również zerwała stosunki dyplomatyczne, zastosowała przemoc wobec Gruzji i deportowała Gruzinów z Rosji. Więc jaki mamy wynik taki? Po pewnym okresie tej agresji rosyjskiej, połowa Gruzji jest uzależniona od Rosji. My pamiętamy Lech Kaczyński w tym czasie. Każdy wie o temat przyjaźni pomiędzy Saakaszwilim, naszym prezydentem w 2008 roku, i Lechem Kaczyński był bardzo bliskim przyjacielem naszego prezydenta w owym czasie. I oczywiste było dla nas, dla całego świata, po 2008 roku, kiedy pan prezydent Kaczyński przyjechał do Gruzji, żeby nam pomóc. Rząd polski wysłał pomoc humanitarną dla nas i prezydent przemówił również w Gruzji. Jego przemówienie było jest bardzo ważne i będziemy zawsze o nim pamiętać. Ja powiem, co prezydent Kaczyński zrobił w Gruzji i co powiedział ludziom, Gruzinom w Tbilisi. On powiedział, że my jesteśmy tutaj, żeby podjąć walkę po raz pierwszy, żeby obronić naszego wschodniego sąsiada, że bo my wierzymy w jego intencje i Gruzja powinna być... Gruzja nie powinna być poddana Rosji. My mówimy na to nie. Gruzja powinna być niezależna. Jesteśmy tutaj po to, żeby świat to zobaczył i żeby świat zareagował jeszcze mocniej, szczególnie Unia Europejska i NATO. Powiedział po polsku, tak. Po polsku powiedział. Nie wiem, przepraszam. Dzisiaj Gruzja, today Georgia, tomorrow Ukraine, and the day after tomorrow Poland. On wspierał nas w naszych wysiłkach. Ja jestem dumna z prezydenta Kaczyńskiego. Rosja chciała wtedy zaatakować osoby, czy też cały kraj, który stały im na drodze, czy też które sprzyjały nam. Co się zdarzyło potem? Nastąpiła agresja. Pan prezydent Kaczyński, potem zdarzyła się ta katastrofa smoleńska. Ten moment wizyta prezydenta Kaczyńskiego w Gruzji, ja powiedziałam, to był taki punkt przełomowy dla Gruzji. On tak naprawdę przywrócił nam wiarę. Wiarę w samych siebie, siłę, że my możemy walczyć o swoje prawa i że mamy i nadzieję nam przywrócił. I oczywiście ja już powiedziałam, że 3 lata później była ta kategoria smoleńska w strefie rosyjskiej, w której zginął prezydent Kaczyński, jego żona i kluczowe osoby w Polsce. Była to dla nas osobista tragedia, ponieważ my bardzo szanowaliśmy pana prezydenta Polski i nasz prezydent Saakaszwili też modlił się za prezydenta i my byliśmy pewni, że prezydent Kaczyński zginął ze względu na agresję Rosji. To była ofiara tak naprawdę działań Rosjan. Ja przypominam też sobie 2008. Ja miałam wtedy 16 lat i ja z moją
z moją koleżanką. Byliśmy na obozie w Tbilisi i my zobaczyliśmy i widzieliśmy to na własne oczy. Nie jest łatwo o tym mówić. Byliśmy tam od 3 sierpnia do 8 sierpnia. Musieliśmy tam być, a 7 sierpnia rozpoczęła się wojna. I ja pamiętam, jak nasi organizatorzy wyłączyli telewizory, ponieważ nie było nawet możliwości skontaktować się z rodzinami. Moja rodzina była w małym miasteczku. Ja nie miałam żadnego kontaktu z nimi. I wszyscy z nas byliśmy w szoku, szczególnie organizatorzy tego projektu. Więc my zdecydowaliśmy, czasem było możliwe, żeby zadzwonić do rodzin. I niektóre osoby mówiły, że nasi sąsiedzi, siostry czy braci byli w środku działań wojennych i to było tak naprawdę dla było to oczywiście czas na łzy i na modlitwę i ja też modliłam się o pokój. 9 sierpnia wróciliśmy, chcieliśmy wrócić do Batumi. Jestem z Batumi. Jeżeli chcecie dojechać do Batumi, jeżeli chcemy dojechać do Batumi z Tbilisi, musimy przejść. Takie przejście, nie było to możliwe. I na granicy był szwadron policji i powiedzieli nam, że jesteśmy szaleni, że chcemy tam wrócić. I oni nakazali nam zawrócić, więc były osoby. To był problem, że z Batumi my byliśmy uczniami ze szkoły, z nauczycielami. I możecie sobie Państwo wyobrazić, że niektórzy z tych uczniów nawet nie miała możliwości zatrzymania się gdzieś, bo nie pochodzili z Batumi. Natomiast spróbowaliśmy jakoś rozlokować. Niektórzy byli u mojej rodziny, niektórzy byli u organizatorów, się zatrzymali i my wtedy chcieliśmy zawrócić, ale pamiętam, że kiedy my przeszliśmy przez Korii, jest to bardzo emocjonalne dla mnie, ponieważ obok nas jechały czołgi i helikoptery wojskowe. Dla 16-latki w tym czasie to był naprawdę widok szokujący. Ja pamiętam mnie i mojego kolegę, którzy złapaliśmy flagę Gruzji i wszyscy żołnierze byli wstali, widząc flagę, klaskali w ręce i to było bardzo emocjonalne dla nas. Kiedy wróciliśmy, byliśmy wtedy w ogromnym szoku, ponieważ bardzo wiele ludzi, których widzieliśmy, byli to starzy ludzie. Nawet nie można sobie, jak oni płakali. To było, przepraszam bardzo za moje emocje, ale to były dla mnie naprawdę bardzo tragiczne chwile, których doświadczyłam właśnie jako 16-latka. Wróciliśmy do Batumi, kiedy wyszliśmy z Korii, wówczas w radio powiedzieli, że Korii została zbombardowana przez Rosjan. 5 minut temu my tam byliśmy i naprawdę mieliśmy duże szczęście, że myśmy opuścili to miejsce, ponieważ żyjemy i jesteśmy tutaj z wami. Więc chciałabym życzyć sobie i dzieciom moim i przyszłym pokoleniom, żeby nie doświadczyli tych takich tragicznych chwil. I my staliśmy się tak jak gdyby bardzo żaliśmy, staliśmy się takimi starymi ludźmi, my 16-letnie dzieci poprzez ten cały widok i cały ten terror i horror, który widzieliśmy.
Życzę Państwu i sobie też również, że Voice Free Europe pomoże nam, żebyśmy mogli przywrócić naszą niepodległość i piękno naszego kraju Gruzji.